Cześć, witam się bardzo serdecznie i zapraszam Ciebie od razu do nietypowego testu pod tytułem Mit pełnej klatki. Ten test będzie się składał z trzech części i to jest właśnie pierwsza część dotycząca szumów, dotycząca jakości matrycy. Ten test jest nietypowy co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że nie będę tutaj takim, można powiedzieć, inżynierem od badania ilości pikseli i nie będę tutaj prezentował, chociaż wykonałem takie zdjęcie, nie będę tutaj prezentował tablicy testowej, na której łatwo jest odkryć, gdzie jest większy lub mniejszy szum. Ja będę tutaj prezentował i pokazywał zdjęcie rzeczywiste i oglądane lub drukowane w rzeczywistych rozmiarach, nie powiększone wielokrotnie, gdzie oczywiście przy powiększeniu będzie widać jak na dłoni, gdzie jest większy lub mniejszy szum. Drugim powodem nietypowości tego testu jest to, że chcę do niego zaprosić właśnie Ciebie. Chcę, żebyś w aktywny sposób uczestniczył właśnie w potwierdzeniu tej tezy, że pełna klatka jest o niebo lepsza, albo po prostu potwierdzeniu mitu, że aparat pełnoklatkowy jest dużo, dużo lepszy. Zdjęcia zostały wykonane i wywołane z RAW-ów w tych samych warunkach. Mieliśmy tutaj czułość 6400, mieliśmy dwa aparaty, pełnoklatkowy i niepełnoklatkowy. Jeden aparat to jest D7000, a drugi to jest D610. I fotografowałem tutaj tablicę testową, która była ustawiona na drzewie. Podczas wywoływania zdjęcia nie używałem tutaj wyostrzania i odszumiania. Wszystkie ustawienia podczas wywoływania były podobne. Dążyłem do tego, żeby uzyskać dwa dokładnie takie same zdjęcia. Twoim zadaniem będzie wybranie lepszego zdjęcia. Takiego zdjęcia, na którym jest mniejszy szum. Zdjęcia są ponumerowane, 1 i 2. I twoim zadaniem jest wpisanie pod spodem w komentarzach, które zdjęcie jest lepsze. Wpisz po prostu 1 lub 2. Nic więcej. Wszystkie wyniki z poszczególnych trzech części opublikuję za parę dni, gdy po pierwsze zbiorę wszystkie komentarze, policzę głosy, a po drugie opracuję wyniki moich subiektywnych testów. Postscriptum. Ten test dotyczący szumów, dotyczący czułości matrycy wykonuję już drugi raz. I już na tym etapie widzę, że wyniki się powtarzają. Ale wnioski i podsumowanie będzie na koniec, tak jak wspomniałem, czyli po trzecim etapie testów.